Cześć, witajcie na kanale Dr. Phil. Dziś wyjątkowo nie będzie recenzji ani żadnego testu. Dziś będzie mała pogadanka. Marek, o czym ta pogadanka ma być? O L-karnitynie. Dobra. Dziś porozmawiamy na temat L-karnityny. Co to jest L-karnityna, za co odpowiada w naszym organizmie, czy warto ją suplementować? Zaczynamy. Karnityna jest to organiczny związek chemiczny naturalnie występujący w pożywieniu. Dostarczamy go do naszego organizmu razem z dietą. Mało tego, jesteśmy w stanie produkować ją samodzielnie. Syntetyzujemy L-karnitynę z dwóch aminokwasów, lizyny i metioniny, w towarzystwie odpowiednich kontraktorów, m.in. żelaza i witaminy C. Jeżeli w naszej diecie znajdują się wszystkie te potrzebne substraty do syntezy L-karnityny, jesteśmy w stanie syntetyzować około 35 mg tego związku na dobę. Dodatkowo z taką przeciętną dietą średnio dziennie dostarczamy około 200 mg L-karnityny. Na niedobory L-karnityny w szczególności narażone są osoby na dietach wegetariańskich i wegańskich, ponieważ bogatym źródłem L-karnityny jest właśnie mięso, szczególnie mięso czerwone. W wołowinie możemy jej znaleźć nawet ponad 200 mg w 100 g mięsa, także jest to naprawdę bogate źródło tego składnika. Natomiast osoby, tak jak już mówiłem, weganie, wegetarianie, tutaj byłoby wskazane, żeby L-karnitynę suplementowali. Główną rolą L-karnityny jest usprawnienie metabolizmu kwasów tłuszczowych, ponieważ L-karnityna jest transporterem długołańcuchowych kwasów tłuszczowych do wnętrza mitochondriów. Mitochondria są to takie piece energetyczne, w których tłuszcz może zostać spalony w procesie beta-oksydacji i uzyskamy z niego energię. Dlatego mówi się, że L-karnityna pomaga spalać tłuszcz. Normalnie te długołańcuchowe kwasy tłuszczowe, czyli kwasy tłuszczowe, które mają łańcuch złożony z 12 lub więcej atomów węgla, nie mają dostępu do wnętrza mitochondrium. Błona mitochondrialna jest dla nich nieprzepuszczalna. Natomiast z karnityną tworzą one kompleksy, które bez problemu dostają się do wnętrza. I takie usprawnienie metabolizmu kwasów tłuszczowych to jest główna rola karnityny w organizmie, ale nie jedyna. Karnityna korzystnie wpływa na pracę mięśnia sercowego. Przyczynia się też do poprawy wydolności organizmu, dlatego jest wskazana dla wszystkich osób, które uprawiają sporty takie wytrzymałościowo-wydolnościowe. Mało tego, L-karnityna obniża poziom lipidów we krwi, także osoby, które mają problem w tej kwestii, również mogą próbować suplementację L-karnityną. Biorąc pod uwagę rolę, jaką L-karnityna pełni w organizmie, nasuwa się samo przejście, że jest to nieoceniony suplement, który wesprze nas w naszym dążeniu do smukłej sylwetki. Rzeczywiście L-karnityna wspiera procesy odchudzania, natomiast wiele osób jest uprzedzonych do tego suplementu. Szczególnie mężczyźni jak gdyby nie widzą potrzeby suplementowania akurat L-karnityny. W przypadku pań jest trochę inaczej, one chętniej sięgają po L-karnitynę. Jeśli chodzi o karnitynę i suplementy diety, jest ona dostępna w wielu różnych formach. Dostępna też w ofercie niemalże każdego producenta, każdego większego producenta suplementów diety. Także wybór jest naprawdę duży, ale może żeby nie mówić tak na sucho, to skorzystamy z magii wideomontażu. No i teraz dużo łatwiej będzie mi o tym opowiadać. Tak jak mówiłem, mamy kapsułki, proszek, formę płynną, nawet kapsułki żelowe, bardzo ciekawa kompozycja. Zazwyczaj karnityna występuje jako monopreparaty, czyli takie suplementy jednoskładnikowe, natomiast możemy ją spotkać też w spalaczach jako jeden ze składników lub w połączeniu z innymi składnikami, na przykład z CLA lub z zieloną herbatą. Zrobił się tu trochę bałagan, to znowu stryk. No i mamy porządek. Możemy teraz przejść do podsumowania. Podsumowując, główną rolą L-karnityny w naszym organizmie jest usprawnienie metabolizmu kwasów tłuszczowych, ponieważ jest ona transporterem długołańcuchowych kwasów tłuszczowych do mitochondrium. Pomaga ona zatem w redukcji tkanki tłuszczowej. Oczywiście nie jest to jej jedyna rola. Pełni też szereg innych funkcji. L-karnityna jesteśmy w stanie syntetyzować sami i dostarczać ją z pożywieniem, natomiast u osób aktywnych fizycznie zapotrzebowanie wzrasta do takiego poziomu, że występuje konieczność jej suplementowania. Mało tego, wskazana jest suplementacja tego składnika przez osoby na dietach wegańskich i wegetariańskich, ponieważ bogatym źródłem karnityny w pożywieniu jest głównie mięso, dlatego osoby, które unikają
spożywania mięsa są narażone na jej niedobory. A tak jak już sobie powiedzieliśmy, niedobór karnityny może skutkować miopatią lub kardiomiopatią, także problemami z serduchem. Warto włączyć ten produkt do swojej suplementacji, jeżeli waszym celem jest redukcja tkanki tłuszczowej lub poprawa wydolności i kondycji. Naprawdę gorąco polecamy. Na koniec, jak zawsze, proszę zostaw łapkę w górę, jeżeli ten film ci się podobał. Zasubskrybuj nasz kanał. Będzie nam miło i zmotywuje nas to do dalszej pracy nad filmami. Cześć!